Cześć, witaj w kolejnym odcinku kursu podstawowego .NET. Dzisiaj zajmiemy się takim rozszerzeniem linku Select Many. No i na początek może najpierw opowiem o takim przypadku, który chcemy wykonać, czyli konkretnie o co nam chodzi i jak użyjemy tej funkcji Select Many. Mamy powiedzmy sobie jakąś kolekcję rodziców, czyli takich rodzin, jakby John Smith to jest jeden rodzic, Monika Kowalski to jest drugi rodzic. I każdy z nich ma dzieci, czyli Adam Smith, Monika Smith, Adam, Ann Smith, Adam Smith, a druga osoba ma dwójkę dzieci, Peter Kowalski, Jan Kowalski. Czyli mamy taką sytuację, że mamy jakby listę rodziców i każdy ma w sobie kolejną listę elementów. No i może pokażmy to w kodzie. Ja sobie przygotowałem takie dwa rekordy. Jeden to jest jakby dziecko, czyli każde dziecko ma name. No i potem mamy rekord dla rodziców. Moglibyśmy zdefiniować też zupełnie w projekcie sobie tutaj zwykłą klasę. Ten rekord i tak zamieni się po kompilacji na klasę. Ale w takich skryptach prościej jest pokazać po prostu jakby rekord, bo w jednej linijce można go zdefiniować. No i chodzi o to, że mamy rodzica. Rodzic ma nazwę i ma w sobie też listę dzieci. Czyli jakby w ten sposób zamodelowaliśmy taką sytuację za pomocą dwóch rekordów. Jeden rekord to jest dziecko, jeden rekord to jest rodzic. No i teraz spróbujmy sobie stworzyć taką kolekcję rodziców, którzy zawierają potem dzieci. Czyli robimy sobie var parents równa się new parent, ok. I każdy parent definiujemy w ten sposób. Możemy tutaj podać new parent, ale ponieważ jest to lista parentów, w ten sposób moglibyśmy podać tutaj na przykład, że to jest John Smith. I tu podajemy listę dzieci, czyli new list. Children, child i w tym miejscu podajemy listę dzieci i tutaj on nawet sugeruje, że możemy zrobić w ten sposób, ponieważ jesteśmy w liście parentów, nie musimy podawać, że to jest parent, jest teraz słówko samo new, od razu konstruktor wywołujemy i tak samo możemy to zrobić, że podajemy tutaj po prostu każdego childa, podając jego imię, czyli na przykład Ann Smith, no i po przecinku podajemy trójkę dzieci, następnie robimy przecinek i nowego parenta, ok. I w efekcie dostajemy taką listę. To jest lista rodziców i zagnieżdżony w każdym rodzicu jest lista dzieci. Czyli uzyskujemy dokładnie taką sytuację, czyli każdy rodzic ma listę dzieci. No i teraz jakbyśmy chcieli to robić selectem, no to musielibyśmy wybierać, musielibyśmy zrobić var, albo na przykład pokażę jak to zrobić. Jakbyśmy chcieli to foreachem zwyczajnie wyświetlić, musimy zrobić foreach parent in parents. Tu musimy zrobić kolejną listę foreach child. In parent children, musimy zrobić console, write line, no i wyświetlamy tego childa. No i zobaczmy jak to działa, po prostu musimy zagnieździć dwie pętle w sobie. No i widzimy, że działa to w taki sposób, że mamy po kolei dzieci, wymienione wszystkie dzieci. Tu moglibyśmy jeszcze zrobić child, na przykład sobie name, o w ten sposób. I widzimy, że mamy po kolei wyświetlone po prostu wszystkie dzieci. Czyli musimy zagnieździć jedną pętlę, wykonać potem następną pętlę. My sobie to robimy. To jest bez select many. A my sobie tutaj pokażemy jak zrobić listę. Jakby jak dostać się do tej podlisty. Czyli chcemy mieć listę wszystkich dzieci. Czyli tak jakby spłaszczyć to drzewko. No to w jakiś sposób jest takie drzewko. I wtedy robimy parents. Select many. Czyli sięgamy jakby do podkolekcji i wskazujemy, że parent, sięgamy do parent children. I tutaj widzimy, że chodzi nam o to, że chcemy każdy children, to jest jakby taka kolekcja i teraz mamy pojedynczego fora, for each child, children, console, write light child. No i zobaczmy jak to wygląda. I proszę bardzo, w ten sam sposób się dostaliśmy do kolekcji. Czyli używając select many, spłaszczamy te drzewko, tą kolekcję zagnieżdżoną w drugiej kolekcji. Czyli możemy mając tą listę jakby przeskoczyć do tej listy. Czyli możemy sobie jakby się zagnieździć od razu i jakby przejść po wszystkich obiektach tej pierwszej kolekcji, ale wyciągać pod listy z tej drugiej. Czyli jakby sięgamy do jakby drugiej tabeli, można powiedzieć. Czyli każdy element pierwszej listy ma w sobie kolejną podlistę i możemy w takim select many, możemy w bardzo prosty sposób do tego sięgnąć, nie musimy nawet tworzyć takiej zmiennej, możemy po prostu w ten sposób to zrobić, czyli tu wstawiamy od razu parent select many, na tym robimy sobie for each'a i od razu mamy wyświetloną podkolekcję. Czyli tak spłaszczamy, łatwiej się dostajemy do podkolekcji, tu jeszcze name zrobimy, żeby było analogicznie. Chodzi nam po prostu wyświetlenie listy
list imion dzieci. Także to wszystko, jeśli chodzi o Select Menu. To wszystko w tym odcinku. Dzięki, że obejrzałeś lekcję do końca. Zapraszam Cię do zasubskrybowania kanału szkołaprogramowania.com. To wszystko na dzisiaj. Serdecznie pozdrawiam. Cześć. Pod filmem znajdziesz link do kodów źródłowych, które zostały użyte w tym odcinku. Spróbuj swoich sił samodzielnie w Visual Studio. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programowaniu, to zapraszam do następnego filmu.